Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla was odcinek z Clash Royale. Tym razem bez tytułu odcinka, tylko po prostu będziemy sobie grać, ulepszać bronie, ulepszać postacie i takie tam. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od ciebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamuchi, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Gablecie Paruńską, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Wierkowskiego, pozdrawiam Mateusza Sierzana, pozdrawiam Bartka Anioła, pozdrawiam Herakrosa, pozdrawiam Memphisto, trenera siły, pozdrawiam Xongoxa, pozdrawiam Witonga, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Pokciako, pozdrawiam Kubę Kubalewskiego, pozdrawiam Cichy Podłoga Uwu, pozdrawiam Gminę Lubaczów, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Hejka Dublejt, pozdrawiam Eluwę Tukondzi Ziomale na Kółkach i pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Martynka, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Kacieja, pozdrawiam Marchlista i pozdrawiam Cichutki Uwu, pozdrawiam Cicha Podłoga M i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczynamy bitwę, szukamy oponenta. Mój oponent to Natalia. Natalia z Polski. Bierzemy sobie tego olbrzyma. Dajemy sobie tutaj ogień do naszego, do naszej broni. Uwaga, bo tamten w nas strzela. Mamy tutaj łucznika, który będzie odparowywał ataki naszego rywala. Dobra, weźmy sobie na przykład tego gremlina. Mam go dopiero ulepszonego na trzecim poziomie, ale mógłbym go jeszcze bardziej ulepszyć. Zbliżamy się do tej wrogiej wieży. Dobra, teraz ta niższa wieża nam została. Dobra, teraz łuk bierzemy, okej. Zbliżamy się do naszego rywala. O, jest ogień. Właśnie o to chodziło. Możemy zaatakować naszego rywala ogniem. Ale tu jeszcze to trochę nam zostało. Dobra, łucznik, łucznik. Jeszcze tego olbrzyma przecież muszę wziąć, żeby w ogóle coś zrobić, o nie. Dobrze, olbrzym został pokonany. Teraz bierzemy króla. Może król odparuje ataki drugiego naszego przeciwnika. Dobrze. Olbrzym, olbrzym. Musimy odblokować tego olbrzyma, bo naprawdę. O nie, 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 nie. I dobrze. Teraz lecimy z tym olbrzymem, o nie. Dobrze. Nasza wieża mało wytrzymuje. Jestem mało stabilna. A Natalia prze do przodu. Nie, tam jest za wiele. Za wiele punktów. No niestety, przegraliśmy, a byliśmy tak blisko, zobaczcie, gratuluję. Może następna bitwa będzie wygrana, zobaczymy. Musimy zbliżyć się do wrogiej siły przeciwnika. Dobra, to teraz ogień dajemy na tą wieżę tutaj. Dobra, dajemy gremlina. Musimy bronić naszej wieży. Idziemy na drugą stronę. Tamten stwór został pokonany. Jest, o to chodzi. A olbrzyma może tutaj wezmę. Mam go ulepszonego na piątym poziomie. Dobrze. No niedobrze, niedobrze. Już 1-0 dla naszego przeciwnika. Dobrze, dobrze, dobrze. Olbrzymie, dawaj.
pokonany. Robot, dawaj. W tobie nasza nadzieja, w tobie nasza siła. Do trzech bitew postanowiłem, że tutaj zagram. Dobra. Odparowujemy siłę tego wrogiego olbrzyma. Na razie nikogo od siebie nie wysyłają, ale pewnie zaraz kogoś wyślą. Mamy jeszcze jedną minutę. Dobra, dobra. Dobrze. Przemy dalej. Dobra, dobra. Ten atakuje nas jak tylko może. Może coś zrobimy. To już za późno. Możemy nawet zaraz przegrać, ale co tam? 30 sekund. Może jeszcze zdążymy. Jesteśmy pod atakiem naszego rywala. Kurde. Tym robotem to naprawdę robi klasę, bo atakuje mnie jak tylko może. Nie, to już koniec, to już koniec, nie wygramy. A, czekajcie, czekajcie, dwie wieże tam. No i koniec. Kolejny rywal mnie pokonał. Jeszcze pozwólcie, że jedną bitwę zagram. I później może po ostatniej bitwie o Juliana. Z Julianą na pewno wygram. To jest pewne jak w banku. Dobra. Od razu na tą środkową wieżę atakujemy króla, żeby stracił odrobinę punktów. Robot atakuje naszego tego tutaj wojownika. Mamy tutaj króla. Dodajemy gremlina. Gremlina mam ulepszonego na trzecim levelu, ale mógłbym go jeszcze bardziej ulepszyć. Nie, niedobrze wycelowałem. Trzeba było wycelować gdzieś, gdzie poleci tam. Dobrze, dobrze. Na tą wieżę przechodzimy. Olbrzym idzie tu. To ja biorę króla. Już 8 minut w filmiku jest. Dobrze. Łuczniczka. Biorę ją. Ją to mam ulepszoną na trzecim poziomie. A mogłem na lepszym ją odblokować. I tyle. Nie ma... Nie ma ani jednego, kto pokona tą wieżę. To, co tutaj chodzi, to ja nie wiem. Od razu już idę na drugą stronę. O, tam już jest 1-1, tu 2-1. Nie, mi się zdaje, że to też nie wygramy. Bo zobaczcie, co oni z nami robią. Dobrze. Ta bomba nie zadaje mu ataku, jak my. Mamy jeszcze trochę expa, to możemy sobie wynerfić różne inne postacie. Dobrze.
Już prawie. No, powinienem go załatwić. Nie, to już koniec. Mecz zakończony. O, jedną koronę przegrywam. Trudno. A przed filmikiem jakoś dobrze mi poszło, więc to by było na dziś i tyle, drodzy widzowie. Miłego dnia wam życzę i trzymajcie się ciepło. Cześć i pa, narka, pa, pa.